Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Witam Państwa, Artur Dmochowski z Gazety Polskiej Codziennie. Chciałem przedstawić najnowszy numer, który ukaże się w piątek w kioskach. Zapraszam do kupienia, bo będziemy pisali o wielu ciekawych rzeczach. Między innymi na okładce Antoni Macierewicz, który został właśnie Człowiekiem Roku Nowego Państwa. Otrzymał nagrodę Grzegorza Wielkiego za walkę o prawdę. I w numerze jest bardzo ciekawy tekst Antoniego Macierewicza, mianowicie Alfabet, gdzie on o kilku sprawach bardzo oryginalny sposób mówi. No, sprawa, która bulwersuje wszystkich, właściwie całe społeczeństwo, to jest sprawa leków. Tego, co rząd Platformy zrobił, a właściwie czego nie zrobił. To znaczy, że pod koniec roku zapanowała panika, kolejki w aptekach, ludzie nie wiedzą, czy będzie ich stać na lekarstwa w styczniu. No i z innych spraw jeszcze warto wspomnieć o gospodarce, gdzie piszemy o kryzysie na rynku kredytowym. Prawdopodobnie około 100 tysięcy polskich rodzin może zostać pozbawionych mieszkań i wyrzuconych z powodu zaległości w spłacie kredytów we frankach. Dziękuję i zapraszam do Gazety Polskiej Codziennie. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.